Mam zaszczyt przedstawić Państwu niezwykłego człowieka, inżyniera i poetę, którego starsze pokolenie na pewno zna, a młodsze być może słyszało o nim z opowiadań rodziców. Człowieka, którego dzisiaj możecie lepiej poznać. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn, absolwentem Wyższej Szkoły Organizacji i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Służb Pożarniczych. Jest emerytowanym inżynierem oraz pułkownikiem pożarnictwa. Jako oficer pożarnictwa dowodził najniebezpieczniejszą akcją ratowniczo-gaśniczą po wybuchu dekstryny w zakładach ziemniaczanych w Luboniu. Dowodził także jednostkami gaśniczymi w gaszeniu wielkiego pożaru w zakładach Stomil w Poznaniu i wielu innych skomplikowanych akcjach, jak na przykład awaria gazociągu Przyjaźń koło Czerwonaka w Poznaniu. Po studiach pracował w administracji państwowej na kierowniczych stanowiskach do centralnego włącznie. Przez 5 lat w byłym ZSRR zajmował się zabezpieczaniem elektrowni atomowych w imieniu polskiego rządu. Po zakończeniu pracy w ZSRR mieszkał przez kilka lat w Australii i w USA oraz w wielu krajach Europy. Podróżował po Azji i Afryce. Opatentował wynalazek w USA w dniu 22 grudnia 1999 roku pod numerem 6 006 936. Z Poznania przeprowadził się do Warszawy, gdzie obecnie mieszka i tworzy. Najważniejsza dla niego jest miłość do rodziny, do drugiego człowieka, do Boga i ojczyzny. Od młodych lat pasjonował się nowościami naukowo-technicznymi, muzyką, historią, polityką i religią, ale przede wszystkim poezją. Jak mówi sam o sobie, wartościami, które mnie ukształtowały, to wiara, umiłowanie wolności i solidarność. Wydał kilka tomików poezji, m.in. Radość życia, Wciąż od nowa, Za dużo mi dałeś, Mądrość serca, Zajrzyj, Otwórz, Ratunku, W służbie Bogu, W służbie miłości, W służbie człowiekowi, W służbie ojczyźnie i 101 SMS-ów do ukochanej. Organizuje i prowadzi koncerty muzyki operowej, muzykalowej w oprawie poetyckiej. O twórczości tego niezwykłego inżyniera i poety, podróżnika i wynalazcy, profesor doktor habilitowana filozofii i polonistyki Lucyna Wiśniewska-Rutkowska pisze. Wojciech Przybyłowicz poezją para się od młodych lat. Jest laureatem wielu konkursów poezji, cieszy się popularnością szczególnie wśród Polonii na całym świecie. W wierszach przedstawia radosne obcowanie z miłością. Pisze poezję zaangażowaną społecznie i religijną, a także refleksyjną i kabaretową. Swoimi wierszami stara się wzruszać i inspirować do refleksji nad życiem człowieka. Mam nadzieję, że każdy w jego poezji odnajdzie wartości wzbogacające na wieczność, odnajdzie swój wiersz z własnego życia. Do jego wierszy komponuje muzykę znany w świecie kompozytor i dyrygent profesor Szymon Kawalla. Kantata Łza do słów Wojciecha Przybyłowicza jest arcydziełem i harmonią piękna słowa śpiewanego i dźwięku skrzypiec w muzyce orkiestrowej. Obecnie profesor Kawalla komponuje koncert na orkiestrę i śpiew operowy do wierszy poświęconych błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, właśnie napisanych przez tego poetę. Z poezją Wojciecha Przybyłowicza można zapoznać się na stronie internetowej www.przybylowiczwojciech.pl. Z wielką radością po koncertach w Nowym Jorku, New Jersey, Chicago i innych miejscach na świecie ma zaszczyt dziś wystąpić przed najmniejszą publicznością z rodzinnych stron, z których zawsze był dumny.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić Wam mojego męża, Wojciecha Przybyłowicza, inżyniera, poetę, człowieka wielkiej wiary, dla którego najwyższymi wartościami są Bóg, honor, miłość i ojczyzna. Przed Państwem dzisiejszy jubilat Wojciech Przybyłowicz. Jak widzicie, najlepszym ambasadorem jest moja żona. Bo któż może mnie tak znać? Któż może znać lepiej? Jak żona, lekarz internista, lekarz mojej duszy i serca. Możecie mi wierzyć, skoro ja jej wierzę. Teraz poprosiłbym o odczytanie listu przesłanego na dzisiejszy koncert przez panią Romanę Maciąg, zajmującą się animacją kultury polskiej w Paryżu. List odczyta pani Grażyna Głowacka, którą serdecznie witam. Zajmuję się animacją kultury polskiej. Nie mogłam osobiście wziąć udziału w tej pięknej uroczystości wyjątkowego i odważnego projektu w naszych czasach, pana Wojciecha Przybyłowicza. Poprosiłam o odczytanie tego przemówienia moją przedstawicielkę, panią Grażynę Głowacką z Warszawy. Szukałam kiedyś w internecie poezji refleksyjnej z dozą patriotyzmu i miłości. I właśnie trafiłam na pana Wojciecha Przybyłowicza. Od tej pory jego poezją interesują się ludzie w naszych organizacjach polonijnych. Jego tomiki wyszły poza Francję, dotarły do Gran Canarii, Hiszpanii i wielu innych państw, od Australii po Stany Zjednoczone. Wiersze Wojciecha znajdują się nie tylko w Bibliotece Narodowej w Warszawie, ale i w Instytutach Kultury Polskiej w Rzymie, Paryżu i Nowym Jorku. Czasem bywa, że bliscy nie znają tego, który jest pomiędzy nimi. Nie mają czasu na głębsze zapoznanie się z kimś, kogo widuje się na co dzień, kto jest zwyczajny, a może nawet wydaje się im prozaiczny. Natomiast obcy odkrywają właśnie w nim perłę człowieczeństwa. Nadszedł czas, aby przedstawić Wam wartości człowieka, który wyrósł z Waszego środowiska. Poetę, który w swojej poezji pisze o relacji miłości ludzkiej i Bożej. Według poety wszechświat opiera się na miłości, więc jeżeli nie mamy w sobie miłości, pozostanie on dla nas zamknięty. Jako inżynier i poeta w swoich wierszach misternie utkał i wypowiedział, że prawa niebieskie różnią się od naszych, że w końcu trafimy tam, gdzie mamy trafić, zależnie od tego, ile miłości nosimy w sobie, bo miłość jest istotą nieba. Wielu czytelników z Nowego Jorku, Kanady, Szwecji, Francji i Polski po przeczytaniu wierszy Wojciecha Przybyłowicza postanowiło się podzielić odczuciem, jakich doznali, czytając jego poezję. Ta poezja trafia do każdego serca, do każdego umysłu, bez względu na wiek i pozycję zawodową. Na stronie internetowej poety możecie Państwo znaleźć wiele listów wyrażających podziękowania i podziw dla jego twórczości. Zacytuję jeden z nich, który wydaje się być myślą przewodnią, a może mottem dzisiejszego koncertu. To słowa pani Ireny Tarki. Jeszcze w życiu nie czytałam takich wierszy, z których każdy poruszył moją inną stronę życia. Każdy pana wiersz wzruszył moje serce i potarmosił za ucho moją duszę.
po raz pierwszy poczułam się w objęciach poezji. Chciałam tą drogą, panie Wojciechu, serdecznie podziękować i prosić, aby pan nie ustawał pisać, dając nam żywe wiersze grające na pięknie, które jest w naszym życiu obecne. Na końcu jednego z tomików napisał pan: jeśli przez swoje wiersze choć jedną wniosłem iskierkę radości i refleksji nad życiem człowieka, to chyba nie żyję daremnie. Panie Wojciechu, chcę krzyczeć: nie żyjesz daremnie. Dzięki, że żyjesz i pisz nadal wiersze. Serdecznie dziękuję. Po takich słowach wypada mi jedynie serdecznie zaprosić wszystkich państwa na niecodzienne spotkanie z odważną, z życia wziętą i fascynującą poezją pana Wojciecha Przybyłowicza. Dziękuję i życzę miłych przeżyć na dzisiejszym koncercie. Nie czuję się aż tak wielkim poetą i dlatego nie mam długich włosów. Bo teraz każdy mężczyzna, który chce pokazać, że jest artystą, nosi długie włosy albo kucyk. Wróciłem do was, parafianie, jak wraca się do rodziny. Bo parafia jest najbliższą rodziną, której członków, tych, co żyją i tych, co już oglądają Boga w niebie, pamięta się całe życie. Teolog, który kocha sztukę, poezję, muzykę, naturę, jest bliżej Boga. Pisał kardynał Józef Ratzinger. Dlatego dziękuję proboszczowi Czesławowi Królowi za inicjatywę i wsparcie zorganizowania dzisiejszego koncertu w kościele parafialnym, którym byłem związany w dzieciństwie. Pewnie nic z tej strony. Pewnie nikt z państwa nie wie, że wasz proboszcz pięknie śpiewa, nawet arie operowe, zapisy swoje prywatne, jest znawcą w tej dziedzinie sztuki. Z wielką przyjemnością witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Przedstawiciel miasta i gminy Rychłam został przywitany. Jeszcze raz serdecznie przedstawicieli witam. Witam mojego brata Rocha, który miał właśnie ze mną przez całe życie, ale wszystkich trudach i radościach wraz z swoimi dziećmi i swoją rodziną. Witam biznesmenów konińskich, a między innymi szczególnego człowieka, pana Wojciecha Ruminkiewicza. Panie Wojtku, proszę się przedstawić, co pan tak wspaniałego robi dla Polski, dla naszego społeczeństwa. Kolego Wojtku, mam zaszczyt właśnie uczestniczyć w tych terenach, który spełnia dzieciństwo. Jest to region bardzo bliski mojemu dziadkowi, który zginął w Katyniu, bo mój dziadek Kazimierz Kuroczak urodził się w Mobilowowicach, także witam również rodzinę swoją. I dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Witam wspaniałego biznesmena ze swoją wspaniałą małżonką, pana Piotra Kocińskiego. No i nas, jak już tak wszystkich tych biznesmenów widamy, to
nie pominę tutaj pana Grzegorza Bodraczyka. Nie wiem, nie, jakoś tak nie wiem, jest pan Budny. Nie, serdecznie witamy państwo Budny. Pana Witkowskiego chciałbym przywitać, ale pewno dotrze na drugą część koncertu, który się będzie odbywał w Koninie. Witam krewnych, moich najbliższych. Witam koleżanki, kolegów z lat szkolnych, które tutaj z wami spędziłem. Witam każdego, który chociaż trochę mnie zna i tych, co mnie nie znają. Czujmy się wszyscy jak w jednej rodzinie, jak w tej wspaniałej parafii w Kucharach Kościelnych. Bo parafia w Kucharach Kościelnych to jedna rodzina. Witam artystów dzisiejszego koncertu, za który na moment przywitamy. A teraz, o co ten koncert? Powiem wam tak szczerze, na ucho, mam mało czasu, więc wypadało zdążyć dać o sobie świadectwo. Dać świadectwo o sobie. Jestem z wami i z was. Dlatego chociaż trochę chcę się wdzięczyć za to wszystko, co tu otrzymałem w tej parafii. A tu narodziła się we mnie potrzeba i umiłowanie zdobywania świata. Potrzeba przekraczania granic niemożliwości. Potrzeba zdobywania tego, co wydaje się niemożliwe. Mając 16 lat, oglądając film Złoto McKenny, na którym z lotu samolotu pokazany jest Great Canyon i Canyon Bryson, wtedy głośno westchnąłem w kinie. Boże, ja chcę kiedyś te miejsca zobaczyć. I wiecie, zobaczyłem je nawet 3 razy. Tak sobie pomyślałem, pewnie mnie wtedy usłyszał Bóg w tym kinie. Great Canyon to najpiękniejsze miejsce na Ziemi, w którym sam Pan Bóg odpoczywa. Po nim, na pograniczu Brazylii i Argentyny są wodospady Iguazu, po nim wodospady Victoria Zimbabwe, potem wodospad Niagara i norweskie fiordy. Drodzy młodzi ludzie, uruchamiajcie swoje marzenia, bo marzenia nie spełniają się tym, którzy ich nie mają. Róbcie coś, co was podnosi do góry. Szukajcie zawsze tego, co łączy, a nie dzieli. Jeszcze wspomnę jedno zdanie o sobie. W pierwszej klasie liceum za uskładane pieniądze z Konina pojechałem do Poznania do opery na Jezioro Łabędzie. Było to dla mnie tak wielkie przeżycie, do dziś pamiętam, jak ta opera wyglądała i tak, jak to wszystko się odbywało. Pracę, naukę, chęć zdobywania świata uczyńcie swoimi celami życiowymi. Życzę wam odwagi w przekraczaniu granic pozornej niemożliwości. Moja córka i syn odziedziczyli po mnie wiarę, siłę i odwagę zdobywania świata. Syn pianista koncertuje w wielu miejscach świata. W tym miesiącu ma koncerty w Brazylii, w São Paulo. Wcześniej koncertował w Kuala Lumpur, a córka jako menadżer światowej firmy ma sposobność podróżowania po całym świecie i skrzętnie to robi. Życzę wam, młodym, uczcie się i pracujcie, odczytujcie, czego od was oczekuje Bóg i realizujcie Jego wolę. Nie ulegajcie modom, kierujcie się rozumem opartym na wierze i tradycji. Drodzy mi Państwo,
przed nami koncert, jakiego jeszcze nie było. Nawet w Warszawie nie było takiego koncertu, jak będzie mówił. Niecodzienność tego koncertu wynika z połączenia słowa pisanego ze słowem śpiewanym. Z połączenia modlitwy z patriotyzmem i z miłością. Dziś wysłuchamy najpiękniejsze arie operetkowe i utwory o światowej renomie, śpiewane na wszystkich najznakomitszych estradach i scenach operowych świata, oraz poznacie moje wybrane specjalne na dzisiaj utwory poetyckie. Wprowadzę Państwa świat barw, muzyki i zmienność nastroju. Będziemy razem podróżować, zaglądając wierszami, modlitwami i śpiewem do nieba, przemieszczać się po ziemi, po wielu krajach. Będziemy uruchamiać nieznane pokłady naszego ducha i naszych odczuć. Koncert nasz odbywa się przed krzyżem Chrystusa, zwieńczającym ołtarz. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Pozwólcie, że rozpoczniemy dzisiejszy koncert wierszem, modlitwą. Proszę wstać. W cichości za mną, jeśli sobie każdy z Państwa życzy, można powtarzać. Chwała Twoja niech sięga nieskończoności mikroświata, bezkresnych galaktyk, czarnych dziur, nieznanych świata pól, w głębiny myśli człowieka, wszędzie jak nieograniczona potęga. Triumf Twój niech będzie poza wszelkim progiem, w pocieniu, w piekle, naturze i ogniu, w powietrzu, na ziemi i wodzie, w każdym człowieku i w każdym narodzie. Bywaj zawsze w wiecznej i w pełnej chwale, bo jesteś pełen miłości Bogiem. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, urodziłem się w Świecie, pomiędzy ludźmi z Niemiec, którzy okupowali nasz kraj. W czasach okrutnej wojny, w której Niemcy chcieli nas unicestwić jako naród. Moich rodziców wyrugowali z rodzinnej sadyby. Ojciec był, żartobliwie tu nazwę, osobistym kierowcą bryczki urzędującego Niemca. Wychowałem się na tych terenach pomiędzy kolegami Frankami i dziewczynkami, czy Żywiankami, i bronikami. Podziwiałem Zosinki i Urszulinki. Podziwiałem stare dęby w Dąbroszynie. Dąb podziwiałem jak świętego Rocha, patrona mojego brata, którego nazywam Rosz i dodaję szyn, to znaczy piękny. Stąd Dąbroszyn. W tym Dąbroszynie ma swój kościół Święty Roch, na cześć którego nosi imię mój brat. Dziwiłem się, dlaczego w spornym się spierali, dlaczego w kucharach gotowali dla króla. Zarzewie umiłowania świata wziąłem od zarzewia, a dążność do świętości została mi dana z miejsca urodzenia, święcia. Od świętych obcowania i świętowania. Umiłowania do modlitwy zapożyczyłem od modły królewskiej. Jak królowie się modlili, dlaczego ja nie? Ale wiecie, jak było z modlitwą?
z religii otrzymywałem Trójkę, bo tu blisko leży miejscowość Trójka. A jak nie chciałem się uczyć, to ojciec mówił, wyślę cię do grabienic, tam będziesz siano grabi. A do bar czy głowa, pamiętam, jeździli po wódkę. Musieli uważać, aby barczykiem nie oberwać. Nawet już nasi przodkowie pomyśleli o Jarosławie Kaczyńskim, jednym z największych strategów politycznych i patriotów, bo mamy miejscowość Jaroszewicze. Mał nas święty Józef swój Józefów, a o dobrych stanowiskach i dobrej posadzie pomogła mi myśleć miejscowość Posada. I w tych sielskich miejscowościach marzyłem o szczytach do zdobycia, a o tym przypominała mi miejscowość Szczytniki. Po latach, gdy jestem przed wami, wydaje mi się ciągle, że jestem taki sam mały Wojtuś. A wiecie dlaczego? Bo oglądam się tylko w lustrze, które zawsze na sobą noszę. To jest lustro moich młodych lat. Zawsze w nim się widzę młodego. I wiecie co? Was też widzę w nim młodych. Wszystkich młodych, takich jak ja byłem. No to skrótnych porteczka. Zwracam się teraz do każdego z was życzliwych mi wierszy. Wiersz nosi tytuł Symfonia Wzajemności. Chcę cię dotknąć, wziąć za rękę, przytulić, umieścić twoje serce w moich dłoniach, wprowadzić cię w niebiański świat słowa i muzyki. Chcę wejść w twoje życie maleńką nutką wypływającą z miłości. Pragnę wzruszyć twoje samotne serce, obudzić twoją duszę z letargu, abyś odczuł, że tak naprawdę nigdy nie jesteś sam. Uniosę cię w przestworza na skrzydłach poezji, miłość ciepła i barw, w symfonię wzajemności Boga i człowieka. Na pewno znacie drogę z Kuchar do Dąbroszyna. Przy tej drodze stał kamienny krzyż. Teraz to tam piękna kapliczka. Posłuchajcie pierwsza, kamienny krzyż. Kamienny krzyż stał przy mej drodze, gdy szedłem pierwszy raz do szkoły. Kamienny krzyż stał, gdy ukończyłem szkołę, gdy rodzinny dom opuściłem i drogę. Mnie już tam nie ma, a on stoi do dziś. Gdy o nim pomyślę, przypomina mi ludzi, wśród których wyrosłem, którzy mieli krzyż chleba w sercach i dobrą myśl. Pomiędzy nimi nie było kamiennych twarzy. Oni zawsze witali mnie uśmiechem. Do dziś kamienny krzyż ludzie przyozdabiają, o niego się troszczą i dbają. Było, że przy nim śpiewali. Moja matka przechodząc drogą przy nim się modliła. Kamienny stary krzyż, przed którym moi rodzice i dziadkowie czapkę zdejmowali z ukłonem. Powstańcy styczniowi, powstańcy wielkopolscy, ludzie duży, ludzie mali. On witał i żegnał tych, co pierwszy raz do szkoły szli i tych, co ostatni raz w konduktach pożegnanych odchodzili. Kamienny stary krzyż, który stoi przy drodze pierwszej mojej szkoły, zawsze ma miejsce w moim sercu i duszy. Jest w każdym z nas, kto nie przechodzi obojętnie obok niego dziś.
Chcę w tym miejscu zachęcić Państwa do przeczytania wierszy poświęconych mojej matce i ojcu, umieszczonych na nagrobku moich rodziców. No a teraz zmieniamy nastrój. Teraz wszystko o miłości, o relacji Boga z człowiekiem. Maria Kuncewiczowa napisała: muzyka ma koronę w niebie, ale korzeniem w ziemi. A Ludwig van Beethoven powiedział: muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Niech dzisiejsze pieśni, moje wiersze złamią wam serca i na długo zostaną zapamiętane. Wykonawcami dzisiejszego koncertu będą młodzi, najzdolniejsi śpiewacy operowi reprezentujący warszawskie teatry muzyczne i prestiżowe sale koncertowe. Niezwykłą gwiazdą dzisiejszego koncertu jest Aleksandra Klimczak-sopran. Dziewczyna, która stoi w każdą scenę, zachwyca publiczność. Swoje zamiłowanie do muzyki, tańca, teatru i malarstwa rozwijała pod opieką mamy, absolwentki Wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i taty śpiewaka, solisty warszawskiej opery kameralnej. W październiku 2013 roku uzyskała tytuł magistra sztuki na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Śpiewa w Teatrze Współczesnym i w Teatrze Wieczerzy w Gdańsku. Zapraszam naszą wspaniałą artystkę Aleksandrę Klimczak-sopran. Uniwersalnym śpiewakiem jest Piotr Łapiński, bas-baryton. Zajmuje się śpiewem klasycznym. Swoją przygodę z wokalistyką rozpoczyna w Szkole Muzycznej Józefa Lessnera w Warszawie pod kierunkiem dr Marii Olkisz, mezzosopran. Potem naukę kontynuował na Uniwersytecie Muzycznym imieniem Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie profesora Jerzego Knetlika. Uczestniczył w mistrzowskich kursach wokalnych w kraju i za granicą, jest laureatem licznych ogólnopolskich konkursów wokalnych, a także stypendystą ministra kultury i sztuki oraz swojej macierzystej uczelni. Występował w wielu teatrach polskich i niektórych europejskich. Wielkie brawa dla pana Piotra Łapińskiego, artysty, który potrafi śpiewać basem i barytonem. Artystą będzie akompaniował mistrz fortepianu, pan Marcin Piotr Łopacki. Muzyk, pianista, performer, improwizator, kompozytor, dyrygent, animator życia muzycznego. Jest laureatem 5 nagród wyróżnień na krajowych konkursach kompozytorskich, a także 3-krotnym laureatem cyklu koncertowego Muzyczne Forum Młodych. Jego gra jest mądra, logiczna jak matematyka, a jednocześnie pełna delikatnej ekspresji. W dzisiejszym koncercie tworzy dla nas fundament pod wykonywane arie. Witamy serdecznie i z uznaniem pana Piotra Łopackiego. Państwa o powstanie. Zaśpiewamy razem najpiękniejszą patriotyczną pieśń śpiewaną przez żołnierzy Armii Krajowej, najszlachetniejszej i patriotycznej naszej Armii Podziemnej z czasów ostatniej wojny. Thank you.
A więc zdrowaś Mario, wysłuchaj próśb naszych. Przed Państwem po raz pierwszy zaśpiewa moja ulubiona artystka Aleksandra Klimczak. Thank you.
Ciebie z ufnością pełną nadziei.
Na kolanach w pokorze daję Ci każdą kroplę miłości mego serca. Rzucam się w otwarte Twoje ramiona, tulę się do Ciebie pod płaszczem Twojej opatrzności. Proszę Cię, powiększ moją miłość do Jezusa, uczyń mnie narzędziem Jego miłości, znieć pragnienie bycia z Tobą, wzmocnij moją wiarę, miłość i nadzieję. Nie patrz na moją niedoskonałość, grzeszność i łomność. Bierz mnie teraz z moją wolą, cierpieniem i problemami. Uczyń mnie ofiarą pragnienia Twojego niepokalanego serca. Bądź mi matką i prowadź mnie z rodziną i moją ojczyzną do Jezusa naszego Pana. Niech Twój różaniec zwiąże szatana i uwolni nas od Belzebuba. W Tobie jest cała moja nadzieja, ufność i chluba. Zmieniamy nastrój, ale bardzo bym prosił Państwa, którzy stoją, tu są wolne miejsca. Proszę bardzo, zasiądźcie sobie panowie, nie stójcie na koncercie. Nogi wam zdrętwieją, a wkraczamy w strefę miłości. Proszę, tu są wolne miejsca, zapraszamy wszystkich. Proszę tutaj do przodu. Naszą podróż koncertową rozpoczęliśmy od Polski. Przenieśliśmy się do Wiednia i w Wiedniu nadal pozostajemy. Przed Państwem Piotr Łapiński w arii Figara z opery Wolfganga Amadeusza Mozarta, Wesele Figara. Zapraszamy Pana Piotra! Doncino d'amor. Belle turbando e riposo, Narcisetta doncino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero elegante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio l'onesto color. Quel vermiglio l'onesto color, non ti avrai quei pennacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, belle belle turbando il riposo, Narcisetta doncino d'amor. Belle belle turbando e
ci senta Doncino d'amor. Termino la vittoria, alla gloria militar. Termino la vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar. Bardzo dziękuję za te brawa dla pana Piotra, bo to jest wyjątkowo uzdolniony śpiewak operowy. Arię Cherubina z tej samej opery Wesele Figara Mozarta wykona dla nas przepiękna Aleksandra Klimcza. Miłość jest drogą. Z tomiku Otwórz.
każdy ma własną drogę miłości. Nigdy nie dojdziesz do jej końca. Nie wszystko w niej zdobędziesz, nigdy wszystkiego z siebie nie dasz. Miłość jest drogą, którą ciągle zdobywamy i odkrywamy na nowo. Dużo na niej mamy do odkrycia i powiedzenia. Wielka miłość jest zazdrosna, wymaga bezgranicznego oddania. Na drodze stawia ci lampy w ciemności, a gdy upadniesz, to cię podnosi. Miłość daje i zabiera, tworząc na nowo nasze życie. Nawet gdybyś cofnął czas, i tak nic nie zmienisz. Całe nasze życie jest drogą miłości i drogą do miłości. Sami musimy ją przeżyć i za miłość będziemy sądzeni. Zaśpiewają w duecie dwie pieśni. Aleksandra Klimczak, sopran i bas baryton Piotr Łapiński. Pierwsza. La Cidarem la mano z opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza Mozarta. Don Giovanni śpiewa. Ten pałacyk jest mój, sami będziemy. I tam klejnocie mój się pobierzemy. Tam podamy sobie ręce, tam powiesz i tak. Druga, a raczej następna pieśń Papageno Papagena z opery Czarodziejski flet, też Mozarta. Zostań gołąbkiem mojego serca, moim serdecznym gołąbkiem Papageno, moją kochaną żoneczką, moim serdecznym gołąbkiem Papageno i Papagena. Cóż to będzie za radość, kiedy Bóg nas pobłogosławi. Zapraszam artystów do duetu. Vorrei e non vorrei
Bist du mir nun ganz geblieben? Nun bin ich dir ganz gegeben. Nun so sei mein liebes Weibchen. Du sollst sein mein Herzensteutchen. Mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. Wenn die Götter uns bedenken. Unsere liebe Kinder schenken. Unsere liebe Kinder schenken. So liebe kleine Kinderlein. 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 Laur zwycięstwa
zawsze zakładają zwycięstwo. Choć niektórzy z nich byli mordercami. Przenieśmy się do Francji, ojczyzny kompozytora Georgesa Bizeta. Teraz każdy z Państwa domyśli się, jak po mistrzowsku arię Toreadora z opery Carmen Georgesa Bizeta zaśpiewa bas baryton Piotr Łapiński. L'amor, 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 l'amor.
wykonana aria. Myślę, że po tej arii, gdy poczujemy się samotni, zaczniemy sobie nosić melodię Torador, Torador i złapiemy byka za rogi i przezwyciężymy to, co nas martwi. Zwłaszcza jak oprzemy się na miłość. Dla Państwa wiersz Moja miłość z tomiku wierszy wciąż od nowa. Moja miłość jest jak samotne, rozłożyste drzewo, z którego liść spadnie i konar przyschnie. Moje liście jak tężnie obdarowują Cię tlenem obficie. Konary moje obejmują wiatr obłoków, tulą krople deszczu i rosy. Są domem gościnnym dla przelotnych ptaków i domem dla osy. Moja miłość każdemu udzieli schronienia przed rażącym słońcem pod płaszczem cienia. Moja miłość jest dla wszystkich i dla każdego Bożego stworzenia. Przed nami przepiękna aria Habanera z opery Carmen Giorgia Bizeta, którą zaśpiewa nasza utalentowana artystka Aleksandra Klimczak. Tu n'aimes pas, je t'aime.
Serce rośnie zachwytu, słuchając tej armii. Zmieniamy nastrój. Przeczytam Państwu refleksyjnych tych przedmiotów wierszy. Wiersz to mi tu za dużo mi dałeś. Pierwszy nasz tytuł rdzenia. Pierwszy był świat, potem ty. Nie jesteś rdzeniem swoich spraw, lecz ten, który ład w ten świat wprowadził i słowo my. Drugi wiersz, rzeźbiarz, z tomiku otwórz. W marmurze zamknięte są wieki historii. Bryle kamienia, w klocu drewna ukryty jest kształt monumentu. Zaklęta tajemnica świata we dworze. Rzeźbiarz w toku twórczej pracy usuwa tylko niepotrzebne odłamki zasłaniające ukryte dzieło, które on widzi we własnej duszy. Człowiek jest jak bryła kamienia, pełen tajemnic, ukrytych obrazów, nieodkrytych kształtów i twarzy. Jest monumentem ciała i sumienia. Rzeźbiarz świata odłupuje zbędne kruszywo, odłupuje dzień po dniu, aby wydobyć ukryte w człowieku na wiekuistość tworzywo. Wiersz, korzeń i kwiat z tomiku za dużo mi dałeś. Kwiat traci dzieciństwo, gdy spadnie mu pierwszy płatek. Piękno kwiatu jest powolnym umieraniem, zanim nowe życie nastanie. Spadający ostatni płatek pozostawia zaczątek nowego życia owoc. Kwiat nie wie, gdzie jest początek. Maleńki korzeń nie może wiedzieć, jak piękny jest kwiat. Człowiek jak korzeń, jak sen i jawa, żyjąc na ziemi, nie wie, że w kwiat się przemieni. Pierwszy, następny wiersz, sens życia. Gdyby w życiu człowieka sensu brakowało, to bezsens byłby elementem przyrody. I to jest tajemnicą bezkresu i homo sapiens. Gdy pytasz o sens ludzkiego istnienia, pytasz o sens świata. Tu i tam panuje ukryty ład, jak w pięknym dywanie na spodniej stronie, niby poplątane, niby nitki,
poplątane układają wierzchnią stronę w ładzie, które tworzy piękno. Zaś wiersz to mi ku otwórz. Startujesz w życie od zasięgu rączek, wózeczka czy łóżeczka. Dalej zdobywasz pokój, mieszkanie, podwórko, sąsiedztwa, potem zasięg szkoły, miasta, wycieczki po kraju, poszerzasz swoje terytorium, ojczysty kraj, kontynenty. Twój zasięg się rozrasta. Coraz dalej i więcej realizujesz marzeń, które los ci wytycza, aż poczujesz zmęczenie. Dostrzeżesz, że zasięgi twoich dzieci mają twoich dróg do kończenia. Zaczynasz mieć dosyć wrażeń. I wtedy ruszasz powrotną drogą do kraju, miasta, domu, łóżeczka czy wózeczka. Siły cię opuszczają. Kurczy się twój zasięg. Zostaje ci mieszkanie, łóżko, stół, łazienka, a potem trumienka. Zmieniamy nastrój. Po tych refleksyjnych wierszach diametralnie zmienimy nastrój. Nasz znakomity artysta Piotr Łapiński zaprowadzi nas na południowy Pacyfik. Mówiłem, że będziemy podróżować po całym świecie. W arii z muzykalu właśnie pod tym tytułem. Południowy Pacyfik Rogera Rogersa śpiewa Piotr Łapiński. Czekam za kochane na oczek.
rozmarzyłem się przy tej melodii. Raz się było nad tym południowym Pacyfikiem. Aby nie wychodzić z rozmarzenia z innego świata, z nadpołudniowego Pacyfiku, przenieśmy się na Węgry. Aleksandra Klimczak zaśpiewa dla nas arię Meine Lippen küssen so heiß z operetki Judita Franciszka Lecha. Sama nie wiem, dlaczego mówi się zaraz o miłości, kiedy się jest w mej bliskości i w moje oczy patrzy, i moje dłonie całuje, a ja tylko tańczę. Aleksandra Klimczak! Dlaczego każdy z was, gdy mnie zobaczy, pierwszy raz, gdy mnie spojrzy w oczy, to czuje miłość,
przepięknie wykonaną arię. Ale czas Węgier wybrać się teraz na Ukrainę. Powiedz na Ukrainie, że nas tam wojna. Nie da się zrobić. Muzyka skrzypek na dachu z muzyką Jerego Boka i słowami Sheldona Hernika i librettem Josefa Steina. Historia jest luźno oparta na powieści Dzieje Teliego Mleczana, autorstwa żydowskiego pisarza pochodzącego z Ukrainy, Szoletna Alchemia. Główny bohater Teli mówi: Bóg zabrał mi wiarę, klepie biedę. Zastanawiam się, czy żyć zgodnie z tradycją, czy iść za szczęściem osobistym. Jakby się zmieniło moje życie, gdybym był bogaty! Drodzy bracia i siostry, życzę wam, abyście byli bogaci! A może lepiej być szczęśliwym? Posłuchajcie państwo, jak widzi swoją rodzinę, ten, gdyby był bogaty, w wykonaniu Piotra Łapińskiego. Sercu ci boski świat na dla.
ważne i szczęście ważne. A ja marzę o miłości i rozmyślam, co bym zrobił, gdybym mógł zapewnić szczęście swojej małżonce. Właśnie dla mojej ukochanej żony dedykuję ten wiersz. Gdybym mógł pod twoje nogi rozłożyć jedwab nocnego nieba utkany gwiazdami, dzień ciepłą szatą słońca ubrany, dywanem tęczy cię owionąć, objąć duchem nieba wiecznego, dla ciebie świat miłości Bożej otworzyć, gdybym mógł. Pod każdą twoją stopę rzucić serce i marzenia, swoje wartości duchowe i wieczność własną, to wszystko bym ci dał na własność. Błagam, przyjmij to i ostrożnie stąpaj. Stąpaj po moim sercu i moich marzeniach, póki w niebie nie zgasną. A moje kochane żony! No, przelatujemy nad Atlantykiem i zatrzymujemy się w Nowym Jorku, w mieście, które nigdy nie śpi. Co robi tam człowiek szczęśliwy? Śpiewa i tańczy. Życzę wam, abyście byli szczęśliwi i przetańczyli w duecie niejedną noc. Pieśń, przepiękna pieśń, przetańczyć całą noc z musicalu My Fair Lady. Z 1956 roku na podstawie sztuki George'a Bernarda Shaw'a Pygmalion. Autorem scenariusza był Alan J. Lerner, a muzykę skomponował Frederick Lowe. W 1957 roku w Nowym Jorku padła rekordowa ilość przedstawień. 2717. Śpiewa anielskim głosem Aleksandra Klincza. Nie, nie, ja nie pomoże się. Zbyt lekko głowę mam, by złożyć ją. Spać, spać, nie mogę zasnąć dziś. Oh,
Nowego Jorku. Czas wracać. Z powrotem wracamy. Na Węgry. A teraz jedna z najpiękniejszych arii. Proszę Państwa, usta milczą, dusza śpiewa. Całuj mnie. Z operetki Wesoła Wdówka Franciszka Lechara zaśpiewają w duecie. Chcę Was przygotować. Anielska aria. Usta milczą, dusza śpiewa, serce się rwie. Kochaj mnie. Bez miłości świat nic nie wart. Kochaj mnie. Cały świat dokoła tą miłością tknie. Wszystko mi mówi, że ty kochasz mnie. Zapraszamy! Niesamowity duet! Specjalnie dla was! Pozostają w pamięci na całe życie, czasem i w sercu. Mówią, wszystko co piękne szybko się kończy. Jesteście Państwo tak wspaniali i tak entuzjastycznie nas odbieracie, że żal się z Wami rozstawać. W dzisiejszym koncercie wszystko było o miłości. Proszę Was, posłuchajcie dzisiaj już ostatniego wiersza, ale zachęcam do zaglądania na moją stronę internetową. Wiesz, jutra nie masz zagwarantowanego. Jutro nie jest zagwarantowane nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może dziś patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Nie zwlekaj. Uczyń to dzisiaj.
Bo jeśli okaże się, że nie doczekasz jutra będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu. Na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, na przekazanie im ostatnich życzeń. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz. Mów im głośno, jak ich kochasz, jak bardzo ich potrzebujesz. Bądź dla nich dobry. Miej dla nich czas, aby im powiedzieć, jak mi przykro, przepraszam, proszę, dziękuję. I wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę mądrości, abyś mógł je wyrazić. Okaż swoim przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni, jak dużo znaczą w twoim życiu. Czy to tak dużo, że nie stać cię na to? Teraz znakomici śpiewacy przeniosą Państwa w czarowny świat muzyki i zapalą w Waszych sercach iskry szczęścia i miłości. Uruchomią marzenia, jakich nie było. Niech te melodie na zawsze pozostaną w Waszych sercach i pamięci. Na zakończenie najwspanialszy światowy przebój śpiewają go najwięksi śpiewacy świata Sara Brightman i Andrea Bocelli i wielu innych. A w ogóle marsz po światowych scenach rozpoczęła ta pieśń, gdy została zaśpiewana przez Andrea Bocellego, artystę wojskiego. Dla Państwa też zaśpiewają młodzi, utalentowani i wspaniali Aleksandra Klimczak i Piotr Łapiński. Time to say goodbye. Jest czas, by powiedzieć żegnajcie. Aleksandra Klimczak, Piotr Łapiński.
się młodzi, dojrzali na całym świecie. Dzisiaj tu w naszym kościele powiało wielkim światem, ariami śpiewanymi z rzymskiej Laskali i śpiewem z najznakomitszych teatrów światowych. Wielkie brawa dla naszych artystów. Były od Państwa i są od Państwa. Jeszcze raz, a może wyprosimy coś na bis. Zerwajcie przyjaciele, to przepiękna pieśń, a ja się z Państwem pożegnam. Przy okazji mnie też. Dla Państwa śpiewała, ale...
Aleksandra Klimka, Kopra. Piotr Łapiński, bas baryton. Człowiek, który potrafi śpiewać i basem, i barytonem. Podkład muzyczny akompaniament zapewnił niezastąpiony dżentelmen instrumentu z matematycznym pięknem Marcin Łopacki. Prowadził wasza bratnia dusza, Wojciech Krzywikowski. Ja mam wszystkich taką prośbę, że się to poradzę sobie bez mikrofonu. Ze względu na to, że jest to jubileusz pana Wojciecha, proponuję, żebyśmy wszyscy spróbowali zaśpiewać piękne 100 lat. 100 lat, 100 lat. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wspaniałego koncertu poetycko-muzycznego. Wielki świat muzyki zawitał do tej pięknej świątyni, do gminy Rychwał i z tego bardzo się cieszymy. No ale mamy tutaj jubilata, dlatego pozwólcie, że z okazji tego pięknego jubileuszu panu Wojciechowi Przybyłowiczowi serdecznie podziękujemy za dotychczasową twórczość i w imieniu burmistrza Rychwała Stefana Dziemany, księdza proboszcza, obecnej tu pani kierownik, mej skromnej osoby, radnej Rady Miejskiej Rychwała, życzę dużo sił, woli, determinacji i natchnienia twórczego w dalszej życiowej drodze na tej niwie. I proszę przyjąć jako wyraz podziękowania z okazji tego jubileuszu pamiętny Grabertona. A pani kierownik jeszcze tutaj przytoczy dla słowa. Panie Wojciechu, jestem pod ogromnym wrażeniem. Masz głos mi cały czas drży, łzy w oczach, ale muzyka jest uniwersalnym językiem rodzaju ludzkiego. Gratulacje dla Wojciecha Przybyłowicza z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej. Dziękując za wkład w rozwój i upowszechnianie działalności kulturalnej gminy i miasta Rychwał, życzymy wspaniałych osiągnięć, perspektyw i wytrwałości w realizacji zamierzonych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Dremiacki oraz proboszcz parafii pod wezwaniem wszystkich świętych Król Czesław Król. Postraszył nas pan Wojciech na początku, że ma mało czasu. Nie wiem, czy to jest prawda, ale oby nie. Oby tego czasu było jeszcze dużo więcej. I naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem. W takiej pigułce,
tyle tych no naprawdę tak, no jestem pełen podziwu, naprawdę tyle przelecieć po całej praktycznie ten, no to jest operce, no to jest coś niesamowitego, no. Także współczuję też tym, bo tak się napracować. No na pewno. To z różnych dziedzin, z różnych oper, no naprawdę niesamowite. No. Jeszcze raz, ogromny. No i ten komentarz jest też ubogacany wierszami, no coś niesamowitego. Wspaniała sprawa. Mam nadzieję, Panie Wojciechu, mam nadzieję, że jakaś kopia z tego nagrania będzie, co? Kopia jakaś tam będzie z tego nagrania, coś nie będzie, no to dobrze. Poproszę jeszcze na sekundę. Proszę Państwa, jest mi niezwykle miło. Dziękuję artystom za przepiękne wykonania. Powiem Wam szczerze, bywam na koncertach, ale co dzisiaj ci młodzi ludzie pokazali, to naprawdę ten śpiew wypływał z naszych serc, obezwładniał nasze serca. Wasz śpiew i Wy zostajecie na zawsze w naszej pamięci. W podziękowaniu wiersz jeszcze jeden wysłuchajcie. Jestem maleńką nutką. Proszę, niech każdy z Was sobie wyobrazi, że jest taką maleńką nutką. Jestem maleńką nutką, graną cichutko, pełną nadziei i radości, w twórczym natchnieniu uniesioną leciutko. Jestem muzyką wydobywaną z klawiatury fortepianu, jak dzień z półmroku, jak kropla rosy na listku z nocy, lśniąca w słońcu, jak klejnot najdroższy, aż zniknie w przestrzeni. Jestem maleńką nutką graną cichutko przez Stworzyciela nieba i ziemi. Szanowni Państwo, chcę zakończyć to nasze przemiłe spotkanie ostatnim wierszem, aby wszystko dopełnić. Wiersz nosi tytuł Uśmiech. Żebyśmy się wszyscy rozstali z uśmiechem. Uśmiech jest podarunkiem miłości. Jak pół pocałunku. W nim często szukasz ratunku. Jest skarbem człowieka. Życzliwie idzie w parze z ręką wyciągniętą na powitanie i pożegnanie. Uśmiech to twojej duszy radowanie. Wydobyte na zewnątrz serc. I kochani, każdemu uśmiech podaruj, tak mało kosztuje. Uśmiechu nie żałuj. Wierz mi, wszyscy uśmiech mają, ale tylko dobrzy ludzie się uśmiechają. Szanowni Państwo, jeśli przyczyniłem się choć do jednego uśmiechu i wyniosłem wasze życie iskierkę nadziei i radości, to znaczy, że nie żyję nadaremnie. Dziękuję serdecznie Państwu za cierpliwość, za wszystko, co mogło mi się. Sztuka rodzi się w bólach. Ja życzę, aby Pana sztuka rodziła się z radości, miłości, miłości do Boga, drugiego człowieka, miłości do natury. A żeby Pana czytelnicy odnaleźli cząstkę siebie w każdym wierszu. Aby te wiersze były wskazówką na dalszą drogę życia. Wszystkiego dobrego. Przepięknie to Pani powiedziała. Całuję Twoją dłoń, madam! Następny koncert będzie. Całuję Twoją dłoń, madam! Dziękuję. Przekazuję kwiaty. Bardzo. Tutaj statuetkę.
Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Ja jeszcze raz chciałem podziękować proboszczowi, że udostępnił, że zainicjował, że no wszystko naj. Serdecznie dziękuję.